Już w niedzielę w Warszawie będzie protest podczas losowania grup Euro 2012. Protest przeciwko nadaniu Stepanowi Banderze, oskarżanemu o mordowanie Polaków, tytułu bohatera Ukrainy. Ksiądz chce, by decyzję prezydenta Juszczenki potępił jednoznacznie prezydent Kaczyński. Prezydent wciąż milczy, ale nie milczą politycy. To nie jest skierowane przeciwko Polsce, znaczy to nie jest antypolskie, ale na pewno jest tak, że jest kontrowersyjne dla Polaków. Szkoda, że prezydent Juszczenko okazał się tak krótkowzroczny. Nie powinniśmy się dać sprowokować tymi zachowaniami. Naszym celem jest wciąganie Ukrainy do Zachodu i nawet jak zawodzą nas tacy ludzie, jak były obecny jeszcze, ale już niedługo prezydent Ukrainy, to róbmy swoje. To jest niedobre zakończenie kadencji przez prezydenta Juszczenkę, który w ten sposób chce zbudować w przyszłości swoją pozycję polityczną na Ukrainie, a zwłaszcza na Ukrainie Zachodniej, dla której Bandera jest bohaterem. A w naszym studiu teraz ksiądz Tadeusz Izakowicz-Zalewski. Witam i serdecznie. Henryk Wujec, szef Forum Polsko-Ukraińskiego. Witam serdecznie. Pierwsze pytanie do księdza. Chcecie zakłócić losowanie grup Euro 2012? Czy wykorzystać tylko jako moment dobry do nagłośnienia swojego protestu? Bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, dziś protest ważny to jest protest, który jest nagłośniony. Tak, oczywiście. Przede wszystkim jest to reakcja na dwa wydarzenia bardzo negatywne dla Polski, dla Polaków. Decyzja ustępującego prezydenta, któremu naród ukraiński powiedział, że go nie chce, bo dał mu tylko 5%. Ten prezydent wbrew woli swojego narodu, jak i narodów sąsiednich, gloryfikował zbrodniarzy Stepana Banderę i ukraińską powstańczą armię. Dlatego to Wiktor Juszczenko zadecydował, kiedy ten protest ma się odbyć, bo naszą naturalną reakcją, a myślę tu o rodzinach pomordowanych, ale nie tylko, bo przecież poparcie udzieliły bardzo liczne środowiska. 5 protestujemy lutego o godzinie 15. Czyli w najbliższy piątek. Najbliższy piątek pod ambasadą Ukrainy, ale co jest ważne, pod wszystkimi konsulatami na terenie Polski ukraińskimi. Natomiast 2 dni później chcemy wręczyć list panu Platiniemu, żeby zastanowił się nad tą sytuacją, bo oto mamy euro, bardzo dobrze, że jest, bardzo dobrze, że jest w Polsce i Ukrainie. Ja się z tego ogromnie cieszę. Natomiast atmosfera we Lwowie na przykład jest skandaliczna. Tam się gloryfikuje. W tej chwili teraz? W tej chwili to się rozwija. A co to ma wspólnego z decyzją prezydenta Juszczenki ustępującego? Dlatego, że Wiktor Juszczenko ogłosił, że bohaterem narodowym, o którym się mają uczyć dzieci w szkole, komu się stawia pomniki od kilku już lat. To jest zbrodniarz, ludobójca. I co jest bardzo ciekawe, dzisiaj jest ważny dzień, bo rabin naczelny Ukrainy, Moshe Azman, oficjalnie potępił nadanie tytułu Bandery. Co więcej, zapowiedział zwrot orderów ukraińskich, które otrzymał jako duchowny naczelny rabin w Izraelu. Więc to jest wsparcie również ze strony innych mniejszości narodowościowych. A co ksiądz usłyszał dziś w Pałacu Prezydenckim od szefa Kancelarii Prezydenta? Będzie jednoznaczne potępienie prezydenta Kaczyńskiego? Dzisiaj specjalnie na zaproszenie ministra Władysława Stasiaka przyjechałem, żeby przedstawić nasze stanowisko. Nasze stanowisko jest takie. Mówię tutaj o ogromnej grupie ludzi, która uważa, że sprawy zaszły za daleko, że jeżeli głowa państwa innego kraju znieważa nasz naród i pomordowanych, to tak jak Izrael dba o pamięć o Holokauście, jak również inne narody dbają, choćby Ormianie, o ludobójstwie Ormian w Turcji, to obowiązkiem prezydenta jest zabrać głos. I dzisiaj, do dnia dzisiejszego pan prezydent głosu nie zabrał, bo te 2 wypowiedzi pana ministrów są tragiczne. One świadczą o tym, że ci ludzie jakby nie rozumieją, w czym leży problem. I dlatego wyjaśniałem, jaką decyzję podejmie pan prezydent. To jest jego wolna wola. Natomiast protest się odbędzie nie przeciwko narodowi ukraińskiemu, nie przeciwko państwu ukraińskiemu, przeciwko gloryfikacji tych zbrodniarzy. To teraz do pana Henryka Wójca pytanie. Czy rzeczywiście pan też spodziewa się, że prezydent Kaczyński jednoznacznie potępi tę decyzję Juszczenki? Co zrobi prezydent Kaczyński, to nie wiem. A czy pan by tego oczekiwał? Myślę, że to właśnie wskazanie, że prezydent Juszczenko popełnił poważny błąd, byłoby tutaj zasadne, bo to jest błąd prezydenta Juszczenki i tym błędem nie można obciążać ani narodu ukraińskiego. Błędu się nie popełnia świadomie. To jest świadoma decyzja.
Nie, no pewne się błędy świadome i nieświadome. Ja nie wiem, jak to było w przypadku prezydenta Juszczenki, ale na pewno jest to poważny błąd. No nie przez przypadek podjął tę decyzję, prawda? Nie, on chciał dłuższego czasu, tylko podjął ją świadomie, w ostatniej chwili. Wiedząc, zdając sobie sprawę z konsekwencji. Nie, zdają sobie sprawę z konsekwencji, tylko że mi się tutaj chciał wesprzeć w kampanii wyborczej, bo toczy się kampania wyborcza. No tą grupę, która jest bardziej nacjonalistyczna, a tutaj właśnie ta reakcja w drugą stronę będzie wspierać tą drugą grupę. No ale przepraszam, o ile ja sobie przypominam, to decyzję prezydenta Juszczenki została podjęta 22 stycznia, a wybory, pierwsza tura były 15. Ale druga tura jest, jeszcze, no, w której on nie uczestniczy. On nie, ale on chce uczestniczyć w tej grze. Przecież wróćmy do naszego prezydenta. Powinien to potępić? Moim zdaniem prezydent powinien powiedzieć, że to jest niewłaściwa rzecz, którą zrobił prezydent Juszczenko, zwłaszcza że prezydent Kaczyński wielokrotnie wykazywał dobrą wolę w tych relacjach i to jest właśnie bardzo z jego strony szlachetna była ta postawa. Natomiast nie można tym gestem, znaczy tym obciążać narodu ukraińskiego, a zwłaszcza sportowców, piłki nożnej i tak dalej. Trzeba potępić to, co zrobił prezydent Juszczenko, zwłaszcza że on już nie ma poparcia i sama ta decyzja też nie budzi sympatii. To w jakiej formie to zrobić? Bo w zeszłym roku Sejm przyjął uchwałę specjalną przez aklamację potępiającą ukraińską powstańczą armię. No, co więcej możemy zrobić? Nic więcej nie, no tylko powiedzieć, że można nawiązać do tej uchwały, że to jest brak wrażliwości w ogóle na sprawy polskie ze strony prezydenta Juszczenki, że jeżeli zależy mu na tych dobrych relacjach, a wielokrotnie mówił, że zależy mu na dobrych relacjach, troszkę tak jak mówi ksiądz Cekowicz, że mu zależy na dobrych relacjach, ale jednocześnie wzbudza tę atmosferę niechęci, wzajemnych zawiści, nienawiści. To jest oszczerstwo, takie mają charakter przecież. Nawet pan nie ma nic wspólnego z postawą chrześcijańską, przebaczenia. Tylko właśnie odwrotnie, ale to jest moje zdanie na ten temat. Ma pan prawo na szansę odpowiedzieć księdzu. Ja bardzo prosto. Ja z panem posłem byłem w Jugosławii w 92 roku i widziałem, do czego prowadzi nacjonalizm. I właśnie szowinizm, antysemityzm, nienawiść, którą prezentuje Stepan Bandera i o którym się dzieci mają uczyć i go naśladować, ukraińska powstańcza armia, to właśnie prowadzi do ludobójstwa. I dlatego nie można być obojętnym, że tu za naszą granicą, gdzie mieszka tylu Polaków zresztą, można być. Natomiast nie zgadzam się absolutnie, że postawa protestu moja czy naczelnego rabina Izraela jest jakąś postawą nienawiści. Nie, ale rabin potępił Juszczenkę, te demonstracje, a zwłaszcza na przykład to, co oczekuje ksiądz Izakowicz, że poprzez swoje demonstracje wymusi na lwowianach inną postawę, to jest dolewanie benzyny do ognia. Pan mówi, że rzeczy nieprawdziwe, niezgodne z faktami. Tak jak do tej pory się postępowali. Absolutnie, proszę pana, protestowaliśmy przeciwko komunizmowi, protestowałem przeciwko kłamstwu wobec Katynia, a dzisiaj protestuję wobec kłamstwu. Poprzez wspólne działania udało się osiągnąć otwarcie cmentarza Orląt Lwowskich. Proszę pana, zrobił to prezydent Kuczma, a nie Juszczenko. A jeśli byśmy walczyli, w Jugosławii tak samo by nie było tych właśnie narodowych, gdyby nie podsycano wzajemnie tych nienawiści i niechęci. U nas to się udało. Myślę, że pan obraża ogromną grupę ludzi, którzy są wrażliwi na antypolonizm i antysemityzm. Niepotrzebnie pan tych ludzi obraża w tej sposób, w jaki to nagłaśniają. To jest nasze prawo. Raczej szukanie rozgłosu raczej. Nie, nie. I to jest bardzo szkodliwe dla Polski, bo jeżeli wzniecamy niechęci wzajemnie polsko-ukraińskie, to jest tylko w interesie Moskwy, niczyj innym. Bo bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski. To jest taki kanon podstawy polityki. Bez potępienia banderyzmu, nacjonalizmu, faszyzmu nie ma relacji polsko-ukraińskich. Więc niech pan nie oskarża ludzi. Niech pan przyjdzie, ma odwagę przyjść na protest pod ambasadę Ukrainy. Ale proszę pod ambasadę. Lepiej napisać protest do Juszczenki, bo to on jest autorem tego. Będzie, wiesz, taka jest akurat prawda. Oczywiście, ale protestują ludzie. No ja wiem, ale to jest szukanie rozgłosu, a nie uzyskanie efektu. W dobrej sprawie. Bo efektem jest pojednanie polsko-ukraińskie, a nie wzniecanie wzajemnych. Ale czy to nie jest wrogi gest wobec Polaków? No właśnie, na to można odpowiedzieć w ten sposób. My protestujemy i otwieramy się na tych, którzy są przyjaźni do Polski, bo tam jest mnóstwo takich osób przyjaznych dla Polski. Zresztą tak samo protestowali przeciwko temu, co zrobił Juszczenko. Przecież ta decyzja nie spotyka się z jakimś uznaniem społeczeństwa ukraińskiego. Więc my wyciągamy ostatnie zdanie dla księdza Isakowicza. Wyciągamy rękę do tych Ukraińców, którzy są uczciwi, odrzucają banderę i odrzucają tą całą ideologię, która kładzie na ołtarze narodowe morderców. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.